Cześć, z tej strony Marcin. Zaczynamy zadania z funkcji liniowej, z funkcji kwadratowej z książki Teraz Matura. Oczywiście pamiętajcie standardowo łapki w górę, jak się podoba i piszcie mi, co uważacie na temat tego, jak prowadzę i jak rozwiązuję te zadania. Czy uważacie, że jest fajnie, czy też nie. Także bardzo proszę, tak? Konstruktywne komentarze. Dzięki. Dobra, to zaczynamy, tak? Pierwsze zadanie, no to lecimy tak. Wykres funkcji liniowej przechodzi przez punkt minus 2, 4. Czyli punkt minus 2, 4 jest oczywiście gdzieś tu, tak? Nazwijmy go sobie A. Oraz, i teraz uwaga, wystarczy tylko to dobrze zrozumieć i będzie proste. Funkcja przyjmuje wartości ujemne, czyli y są mniejsze od zera, tak? Wyłącznie dla x-ów, bo argumenty to są x-y większych od 2. To znaczy, że jak x-y są od 2 w prawą stronę, tak, są większe, to y są ujemne, czyli mówiąc inaczej, ta funkcja nasza, powiedzmy, że ją będziemy rysować na zielono, od x-ów 2, czyli od tego punktu, wykres musi być gdzieś tu pod osią, nie? Bo y, czyli wartości, mają być ujemne. Wynika z tego, że ta funkcja musi wyglądać jakoś tak. No dobra, mam nadzieję, że rozumiecie. Czekajcie, może mi się uda jakoś równo. Albo mi się uda, albo mi się nie uda. Ciach. Dobra. Nie jest łatwo rysować piórkiem. Ale myślę, że jasne, nie? Co z tego wynika? Ta druga część, że y są mniejsze od 0 dla x-ów większych od 2, powiedziało nam, że mamy ten drugi punkt B, zauważcie. Tym punktem jest 2, 0. To znaczy, że mamy dwa punkty. Punkt A, który był dany minus 2 i 4. No, oraz drugi punkt B, 2, 0. Czyli zadanie w tym momencie sprowadziło się do takiego zadania. Napisz wzór funkcji przechodzącej przez dwa punkty. Ale to jest dość proste. Dlaczego? No bo ogólnie rzecz biorąc wzór funkcji liniowej to jest y równa się ax plus b. A już nieraz wam powtarzałem i jeszcze raz to zrobię, że jeżeli macie punkt, to jest złota zasada w każdej funkcji, macie punkt, to macie go podstawić. Więc jak macie dwa punkty, to tym bardziej macie go podstawić. Pytanie do czego? No skoro mamy podać wzór funkcji liniowej, to oczywiście do wzoru ogólnego na funkcję liniową. Czyli zamiast y podstawiamy współrzędne y-owe. Najpierw czwórkę, później 0. Tak? Czyli będzie tu 4, tu 0. Równa się a. Zamiast x-ów, no niech będzie na zielono, podstawiamy minus 2 i 2, tak? Czyli tu będzie minus 2, no a tu będzie 2. No i jeszcze co? Plus b, nie? Bo jeszcze we wzorze było plus b. I dzięki temu otrzymujemy układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Wystarczy wliczyć a i b i mamy nasz wzór. No to liczymy. Czwórkę przepisuję. A razy minus 2 to jest oczywiście minus 2a plus b. 0 równa się a razy 2 to jest 2a plus b. Zauważmy, że przy a są współczynniki przeciwne minus 2 i 2. Czyli mogę sobie to przeciwnymi współczynnikami dodać do siebie. 4 plus 0 to jest oczywiście 2. B plus b to jest... 4 plus 0 to jest oczywiście 4. B plus b to jest oczywiście 2b. Podzielimy to przez 2, czyli b nam wyszło 2. To skoro b jest równe 2, to na przykład podstawmy sobie tu do tego. Czyli będziemy mieli 0 równa się 2a plus b. Ale skoro b jest dwójką, to oczywiście tu wstawiamy sobie dwójkę. Odejmijmy 2a, czyli minus 2a równa się 2. Podzielmy to przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli przez minus 2. No i ja wyszedł nam 2 przez minus 2 to jest minus 1. Czyli ostatecznie wzór naszej funkcji to jest y równa się minus 1 razy x, czyli po prostu minus x, no i plus b, czyli plus 2. Koniec. Tak? Więc mówię, najtrudniejsze było to, żeby zauważyć, że faktycznie tutaj jest ten punkt 2, 0, nie? Że jeżeli wartości są ujemne, czyli y są ujemne, to dla x-ów większych od 2 ten wykres po prostu pod osią. Czyli mamy dwa punkty, no a to jest po prostu rozwiązanie prostego układu równań, tak? Czyli poziom gimnazjum, bo wtedy były układy równań. I tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę, a ja zmykam do kolejnego zadania, bo jest ich mnóstwo. Na razie.
Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.